arn.eu. Co gdybym wam powiedział, że żeby nagrać się do syta, od dziś nie musicie kupować gier na płytach? Co gdybym dodał, że nie musicie ich nawet ściągać? Co gdyby po prostu były, a my mielibyśmy do nich dostęp z każdego urządzenia z ekranem na ziemi? Tak przyszłość grania wyobrażają sobie twórcy mikrokonsoli OnLive. OnLive jako usługa pozwala nam pobrać na nasz komputer czy tablet darmową, kilkumegabajtową aplikację, która da nam dostęp do danych tytułów, nawet jeśli nasz sprzęt nie spełnia wymagań gry, w którą chcemy zagrać. Niemożliwe? Wręcz przeciwnie. Haczyk polega na tym, że gry uruchamiane są tak naprawdę na serwerach firmy, a to, co widzimy na ekranie, jest jedynie obrazem z gry przesyłanym do nas na żywo. To rozwiązanie zadowala jednak wyłącznie pecetowców z dostępem do klawiatury, myszki czy joypada. Na ratunek konsolowcom, którzy wolą pograć na telewizorze, przychodzi właśnie obiekt naszej recenzji. OnLive Game System nie różni się wiele prócz rozmiarów od Xboxa, PlayStation czy Wii. Z przodu posiada 2 porty USB, a z tyłu wszelkie wyjścia potrzebne do podłączenia sprzętu do telewizora. Brak tu jakiegokolwiek napędu optycznego czy nawet czytnika kart pamięci. Wszystkie dane streamowane są bezpośrednio z internetu. Dla niektórych użytkowników problemem będzie brak obsługi Wi-Fi, tak więc do korzystania z mikrokonsoli konieczny będzie internet po kablu. Do urządzenia dołączony jest jeden kontroler oraz 2 baterie, a także jako alternatywa ładowalny akumulator. Sam pad kształtem i wagą przypomina ten z Xboxa. U dołu posiada dodatkowo przyciski multimedialne. Na uwagę zasługuje szczególnie przycisk nagrywania. Możemy wcisnąć go w dowolnym momencie gry, by zapisać powtórkę z ostatnich 10 sekund jako wideo, a potem podzielić się nią chociażby na Facebooku. Świetny pomysł. Kontroler sam w sobie jest całkiem wygodny, ale nie sposób nie zwrócić uwagi na stawiające większy opór spusty i analogii. Także krzyżak, choć precyzyjniejszy od tego Xboxowego, wydał mi się skrzypiący i mniej solidny. Zdziwił mnie również fakt, że co jakiś czas aktualizować musimy nie tylko samą konsolę, ale również i firmware kontrolerów. Ta operacja wymaga podpięcia pada do konsoli za pomocą kabla micro USB i jest to chyba jedyna konsola, która aktualizuje swoje peryferia. Po uruchomieniu systemu wita nas ekran startowy, gdzie wybrać możemy użytkownika, który połączy się z usługą, czy skonfigurować samo urządzenie. Stąd już prosta droga do interfejsu znanego z aplikacji PC-towej. Jeżeli chcemy symulować doświadczenia komputerowe, mikrokonsola obsługuje klawiatury i myszy USB. Te będą nam również konieczne w przypadku korzystania z pecetówek, które nie obsługują kontrolerów, gdyż takie tytuły nie pozwolą się obsłużyć za pomocą pada. OnLive aktywnie walczy z tym problemem. Kilka z gier posiada teraz obsługę wirtualnej myszki i klawiatury, którymi sterować możemy kontrolerem, ale jest to rozwiązanie mało wygodne, a co gorsza dotyczy tylko garstki tytułów. Niektóre ze starszych gier mają też kilka innych problemów z platformą. Saints Row 2 na przykład nie obsługuje trybu online, mimo że taka opcja znajduje się w menu. Tytuł nie widzi również naszego kontrolera i jest przekonany, że gramy na klawiaturze, prosząc nas co chwilę w samouczku o wciśnięcie którejś z liter czy przycisku myszy. Początkowo więc więcej czasu spędzamy na zgadywaniu, który z guzików odpowiada danej literze na klawiaturze, niż na samym graniu. Na szczęście nowsze tytuły wydają się być portowane z myślą o OnLive i obsługują nie tylko achievementy, ale nawet posiadają własne ekrany z klawiszologią padów usługi. O ile sam interfejs kontroluje się padem całkiem wygodnie, o tyle przeszukiwanie długiej listy gier potrafi być prawdziwą męczarnią. Zamiast siatki czy listy przeglądać musimy wielkie kafle, a na ekranie zmieści się ich tylko kilka. I wbrew pozorom nie potrzeba dużo, by zapchać naszą listę grami. Za 8 funtów miesięcznie, czyli około 40 zł, wykupić możemy PlayPass, abonament, który da nam nielimitowany dostęp do ponad 100 gier. Nie życzę nikomu przegrzebywania się przez to w tempie ślimaka. Sytuację ratuje trochę kilka trybów sortowania, ale na przyszłość dużo fajniej byłoby móc zwyczajnie przeglądać gry w formie ikon bądź listy, albo móc filtrować je wirtualną klawiaturą. Zaskakująco, zarówno sama usługa, jak i drobniutka mikrokonsola działają niemal bez zarzutu. Jeśli mamy wystarczająco stabilne łącze, szybko zapomnimy, że nie gramy na własnym sprzęcie, a oglądamy jedynie wideo nagrane setki kilometrów od naszego domu. Chwilami zdarzają się drobne przycięcia, a obraz traci czasem na jakości, by zrekompensować czkające łącze, ale wszyscy malkontenci wieszczący, że taka technologia nie ma prawa działać, ze mną na czele, winni uderzyć się w pierś i powiedzieć: nie mieliśmy racji. OnLive działa. i z miesiąca na miesiąc jakość usługi poprawia się. Pojawiające się czasem delikatne, ale wyczuwalne lagi przestają występować, a i od dłuższego czasu nie jestem w stanie narzekać nawet na zapchane serwery, które zdarzało się, że nie pozwalały nawet połączyć się z usługą. Bardzo chciałbym móc narzekać, ale prawda jest taka, że nie bardzo jest na co. To najzwyczajniej w świecie działa, a na telewizorze, ponieważ nie siedzimy z twarzą w ekranie, obraz wygląda jeszcze lepiej niż na ekranie komputera. Ba, nawet socjalizowanie się jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Konsola obsługuje większość headsetów Bluetooth do audioczatowania, ale najciekawszym rozwiązaniem jest jednak możliwość bezpośredniego wskoczenia w ekran innego gracza. W ten sposób zebrać możemy całą grupkę widzów, która dodatkowo na bieżąco oceniać może naszą grę. Bardzo pomysłowe. Podobnie jest z trailerami czy black clipami, a także z samymi grami, gdzie zwyczajnie w świecie skakujemy w nie bez potrzeby ich ściągania czy buferowania. Nie oznacza to oczywiście, że system jest idealny. Zaczynając od samego sprzętu, bardzo dziwnie rozwiązano tryb standby. Po wyłączeniu konsola przechodzi w standardowy tryb uśpienia, z którego wybudzić ją można wciskając przycisk OnLive na kontrolerze. Jeśli jednak zostawimy ją uśpioną na parę godzin, zauważymy, że z trybu czuwania automatycznie przełącza się ona w tryb kompletnego wyłączenia i wtedy jedynym sposobem na jej uruchomienie jest przycisk zasilania na samym urządzeniu. Same aktualizacje firmware'u pozostawiają też wiele do życzenia i stoją moim zdaniem w sprzeczności z mantrą firmy, która obiecuje natychmiastowy dostęp i brak konieczności aktualizowania gier. Co z tego, skoro muszę siedzieć 5 minut przy uruchomieniu konsoli i czekać na instalację patcha, a potem babrać się w instalację drugiej łatki dla kontrolera? Być może jest to niezbędny element funkcjonowania współczesnego sprzętu, ale na pewno dało się go rozwiązać dużo wygodniej. Samemu czasowi logowania do usługi dużo też do doskonałości. Gdy raz połączymy się już do serwerów, uruchomienie gry jest niemal natychmiastowe, ale przy samym uruchomieniu sprzętu za każdym razem będziemy musieli przebrnąć przez dobre 2 minuty uruchamiania się konsoli, a potem przydługawego oczekiwania na podpięcie do sieci. Równie irytującym jest też wygasanie sesji. Jeśli w trakcie pauzy masz ochotę na dłuższe posiedzenie, 2 razy się zastanów. Po kilkunastu minutach nieaktywności zostaniemy automatycznie rozłączeni z usługi bez możliwości zapisania aktualnej gry. Dla bezpieczeństwa w razie możliwości radzę zapisywać ręcznie przed odejściem od konsoli. OnLive jest dla mnie osobiście tematem bardzo trudnym. Jestem kolekcjonerem, uwielbiam płyty, figurki i całą resztę niepotrzebnego złomu. Lubię czuć, że coś posiadam i za kilka lat będę w stanie usiąść przy starej, zakurzonej konsoli i zagrać w grę, którą kupiłem. System ten nie daje mi takiej gwarancji. Wszystkie dane, za które płacę, przechowywane są gdzieś hen na serwerach firmy i pewnego dnia mogą po prostu zniknąć. Jeśli podobnie jak ja, bardziej od apokalipsy zombie, boicie się nadejścia ery, gdy z półek sklepowych znikną płytowe wersje gier, to rozumiecie zapewne, dlaczego myśl o przejściu w chmurę napawa mnie niepokojem. Ale z drugiej strony nie mogę zaprzeczyć, że system działa i spełnia swoje zadanie świetnie. Wygoda korzystania ze swoich gier na każdym urządzeniu, zapisywanie w chmurze, brak konieczności ściągania, a nawet sam abonament PlayPass są niezwykle kuszące. Ciężko też zignorować fakt, że wraz z postępem prędzej czy później do chmury trafimy tak czy inaczej. Zakochałem się w OnLive i czuję się, jak gdybym zdradzał swoją starą miłość, pudełko z grom. Jest to romans z dużą dawką ryzyka i niepewną przyszłością, ale jak z romansami bywa, nie żałuję ani jednej chwili. Czy bałbym się polecić komuś granie w chmurze? Nie, bo i nie mam ku temu powodu. Sama usługa jest w 100% darmowa i można ją bezproblemowo pobrać na nasz komputer. Niemal każda z gier pozwala też na darmowe zagranie w 30-minutowego triala, co powinno wystarczyć do wystawienia własnej opinii na jej temat, bez konieczności inwestowania w nią pieniędzy. Dorzućmy do tego korzystną cenę samej konsoli, ta kosztuje 70 funtów, czyli 350 zł, ułamek ceny pozostałych konsol, a w dodatku czasami dodawana jest nawet za darmo do niektórych preorderów. Jedyne, co może stanąć nam aktualnie na drodze, to fakt, że OnLive nie jest jeszcze dostępny oficjalnie w Polsce. Rozszerzenie usługi poza Wielką Brytanię i USA planowane jest na niedaleką przyszłość. Usługa działa, ale twórcy ostrzegają, że nie są w stanie zagwarantować bezproblemowego połączenia na odległość większą niż kilkaset kilometrów od serwerowni. Polskę od najbliższych serwerów dzieli ponad 1000. Z waszych komentarzy wynika, że niektórzy z was nie mieli żadnych problemów z łącznością, dla innych zaś system okazał się kompletnie nieużywalny i tym sugeruję poczekać na oficjalną polską premierę. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat samej usługi, zawartości pudełka z konsolą i planów firmy na przyszłość, zapraszamy do obejrzenia naszych poprzednich materiałów na temat OnLive.